Siema, z tej strony MVAX i witam was w 212 odcinku serwera Play Your Life. Słyszycie, co ten pan krzyczy? MVAX, kiedy odcinek? MVAX, kiedy odcinek? MVAX, kiedy odcinek? Nie no, żartuję, to był taki przerywnik mały. Możecie z tego podeśmiać. I dzisiaj pokażę wam mój nowy nabytek Huntley, który oświeca czapkę mojego Mikołaja. Nie no, żartuję. Widzicie, Huntley ma 58 KID 806. I taka propos Huntley, były one sprzedawane naprzeciwko skateparków LS. Można było kupić Huntleya z przebiegiem 25 tysięcy albo nowego. Nowy był troszkę droższy, 25 tysięcy był bardziej tańszy o kilkanaście albo kilkadziesiąt K. Jeśli znajdę takiego screena, a propos tego kupna, to tutaj go wrzucam. Jeśli nie znajdę, to przepraszam. Dobra, a propos Huntley, no. I ten Huntley, którego mam, to ma 58 806 ID i kiedyś go miał Kolabo, także pozdrawiam Kolabo, youtubera. I tak zajrzałem właśnie na jednym z jego screenów, tak mówiąc. I to jest w ogóle moja jedyna terenówka, którą posiadam na tą chwilę, więc tak naprawdę. Oczywiście są Ahaby i czarny kolor, czyli klasyka, zawsze się sprawdzające, nie no, takie wiecie. Troszkę celotowe, ale zawsze się sprawdza. Zobaczcie, jak on ma duże siedzenia z przodu. To jest ciekawostka, nie? Nie znam żadnej terenówki, która ma takie duże siedzenia z tyłu, to jest normalnie. A bagażnik jest taki ciekawy. Tutaj ktoś bił na burrito, siemandero. I tak, miałem kiedyś też Santka 5K ID i miałem też, którego niestety sprzedałem, no wiecie, tego z dużym przebiegiem i MK2 offroadami, i miałem też Ranchera trzeciego na serwerze na 4 KID. To był fajny sprzęcik, ale no wiecie, o co chodzi, nie? Także sobie śmigamy. Tak, pozdrawiam Kajwisz. Nagrywam, ale nie musisz mi tu przeszkadzać w wyjeździe, bo to jest takie chamskie. Czasem tak ktoś stoi, to wiecie, o co chodzi. Dobra. Ale pozdrawiam. Dobra, mam w ogóle glebę do niego. Do Huntleya. I Huntley ma 4x4 napęd. Więc tak bokiem w sumie nie lata, nie? Ale powiem wam, że jest to jedna z ładniejszych terenówek. Bo tak, Sandki, no to wiadomo, on ma te całe malowania wszystkie dookoła. O, jak czytał przed chwilą, nie? On się na tych oponach tak wybija. Właśnie myślałem, czy warto do niego glebę zakładać, czy nie. Ale jednak powiem, że na glebie fajniej w sumie wygląda. Bo widziałem, że dużo osób ma Sandki, boże, Huntleya na RH1. I oczywiście ja RH, no to wiecie, o co chodzi, nie montuję. Ale też myślałem, że Huntley może fajnie będzie wyglądał taki do góry podniesiony, nie? Jednak w sumie lepszy jest taki. I on ma Famax 140. Jest to czteroosobowe auto. Niektórzy taksują takimi Huntleyami. Też powiem, u matko, jak mi wyrgnęło przez to. Nic nie widziałem chwilę. Mikołaj chwili nic nie widział. Słuchajcie, niektórzy mają właśnie Huntleye pod takso na offroadach i full MK, bo MK2, MK3. Nie jest to zły pomysł, aczkolwiek wolałbym premiera, który troszkę będzie szybciej jechał. No i wiecie, tańsze zerowanie i w ogóle. Co tam jeszcze? Huntley ma Famax 140. Właściwości terenów w sumie były pewnie dobre, chociaż ja mam mesę. I z takich stokowych, wiecie, patrząc, że one nie mają żadnej hydrauliki, niczego, MK1, no to mesa mi się zdaje, że porobiła tego Huntleya, jeśli chodzi o jakiś offroad, nie? Nawet, wiecie, na glebie to na pewno by nie porobił, bo widzieliście, nawet przeciera przed chwilą. Ale bez gleby też nie Adam oczy. Też bez gleby chyba mesa. Mesa bez gleby by sobie lepiej poradziła, w sensie. W ogóle on ma takie też ciekawe, tutaj zatrzymamy się, klamki, które w innych autach San Andreas za bardzo raczej chyba takich nie ma. Tak mi się wydaje w sumie. No i co tutaj? Rejestracja też jest inna, bo ma mniejsze litery. Widzicie, 58806. To jest ID. Ale chodzi o to, że mniejsze są właśnie te literki, z przodu i z tyłu tak samo. Ale to jest właśnie jedna z fajniejszych rejestracji. No bagażniczek, no to widzicie. Taki zwykły, nie tapicerowany, tak jak w Feldzerze. Dobra. I maseczka, no to widzicie, silnik taki. Tu się fajnie tak z takim załamaniem otwiera ona. Pewnie jakieś V8 to by było normalnie.
Nie wiem, czy Huntley jest czego odpowiednikiem. Huntley ma 31k przebiegu. Bardzo na niego wtedy zarabiałem, pamiętam, na kutrach dużo i na L2, gdyż on był właśnie też kupowany w czasach, gdy tam swoją kolekcję ulepszałem, miałem czas na troszkę na zarabianie, a nie miałem czasu za bardzo na nagrywanie w serwerze. On jest taki do chillku fajny, wiecie, gdy nie jest zglebiony, no to bardziej się tak buja fajnie, o tak lewo, prawo, bym teraz tak robił coś takiego, no to bym wtedy bardziej by się on, o matko, gdzieś się go rozbujałem, także można też coś takiego zrobić, nawet bez gleby. Ale bardzo fajnie do chillowania, gangsterskie auto ogólnie. I wydaje mi się, że ci, co mają więcej aut, no to każdy powinien mieć takiego Huntleyka do pośmigania. Zawsze się nada i ładnie wygląda, i terenowy. Oczywiście z glebą, no to już traci takie wartości typowo terenowe. No prowadzenie, troszkę skręt, tak powiem słaby, tutaj muszę go na ręcznym, widzicie, tylko cykli, żeby tutaj w ogóle mocniej coś, bo tak, jak wejdę na przykład o teren, bez ręcznego, no to musiałem na koniec ręczny zaciągnąć, żeby przynajmniej tej glebie, nie? W porównaniu do innych autek, to właśnie bym powiedział, że słaby skręt. No i przyspieszenie trochę, tak się go depta i gaz, a ja mu gaz, a on nie jedzie, nie? Dobrze, nie jest gaz. Nie no. Wiecie, wam się podobają w ogóle te odcinki z nowych nabytków. Poprzednio był tor driftingowy. Udało się właśnie wrócić Elegy jak coś bez rozwalenia. Także Elegy w całości, cały czas oczywiście, najważniejsze to jest. Jest protem na Bicycle sobie wjeżdżamy. Na most na Bicycle Marina. Wiecie. Także taki Huntley fajny, bo troszkę tańsze naprawy. A to ważne jest w sumie, bo łatwo rozwalić autko, wiecie, jak to jest tutaj na serwerze, dużo osób taranuje. Huntley dużo pali w sumie, jak na takiego SUV-a, pewnie jest ciężki dosyć, jakby MK1 to by obniżyło spalanie, ale to wiecie, to paliwo tutaj nie jest drogie wcale, nie tylko, że chodzi o to, żeby często na stacji. Dużo osób do Huntley, widziałem, baki miało zamontowane, przynajmniej w dawnych czasach, gdy ja to wbiłem, teraz nie wiem jak to się ma w tym temacie. Może tak jest nadal, a może już nie jest, ciężko mi powiedzieć. Dużo osób też pokazywało Huntleya na YouTube, ale ja nie pokazywałem, a ja muszę pokazać swoje, wiecie, sprzęciory, więc pokazuję dla was specjalnie taki zajazd i sobie lecimy. Teraz właśnie filmiki dosyć często wychodzą, myślę, że fajna regularność. Mam nadzieję, że na serwerze pojawią się jakieś nowości, jakieś eventy, żebym też mógł coś takiego nagrać. Bo na razie nawet jest kontencik, wiecie, nowe nabytki zawsze są. Póki się szybko się nie wykończył, jeszcze coś tam kupię, wiadomo. Gdy na przykład te nagram wszystkie, no to będę kupował nowe. Nie będę pokazywał nawet kilka razy starych samochodów, no troszkę bez sensu, nie? Jak coś było, no to po co coś takiego robić, jak coś było i znowu pokazywać. Jeszcze sobie tak oblukamy go na nowo z powrotem, widzicie. Te huby. A huby w ogóle jakie duże są w nim, kurczę, no. No bardzo duże są te huby w nim. Ale spoczko, jest w ogóle. Te felgi są strasznie, opony szerokie, nie? Ten szeroki profil opony w tym Huntleyu. Ale co zrobicie, wygląda na przykład tak od przodu, jak się stanie przy nim. To jest kozak, mało w którym Audzie tak jest. I to jest właśnie, mi się podoba w Huntleyu, takie te duże felgi. I duże, i szerokie. I jest moc, nie? No, można się wybrać z ekipką zawsze na pośmiganie po całej mapie. Obczajanie, co tam się dzieje na serwerze, nie? Nie, no jedno z fajniejszych aut, aczkolwiek droższe, znaczy wiecie, ja tak mówiłem, nie znam się na tych cenach, tak samo nie sprzedaję tego sprzęcika, no ale tak to się właśnie ma, zawsze tam pokażę te auta i tylko ceny muszę wiedzieć, żeby coś kupować, wiecie o co chodzi, nie? Chociaż powiem tak, ceny zawsze warto znać na serwerze, nie? To nigdy nie zaszkodzi, żeby ceny znać. O, tutaj widzicie, jak na wstecznym. No, daje radę nawet z tą glebą, tak terenowo, nie? Na spokojnie ty wyjechał. Łop! Nie widziałem, że taki grób jest. Daje radę, nie? Zawrotka na wstecznym. O, no i rozwaliłem oczywiście. No to tak jest. Taki kierowiec ze mnie. Taki kierowiec, M-Baxi kierowiec. Także Huntley, mam nadzieję, że on się podoba. Ja dosyć często nie śmigam w sumie, jedno z takich
No wiecie, osobówek mam pełno, to jest jakby terenóweczka, aut sportowych też pełno. Także będzie trzeba zajechać na naprawy, no ale to już wiecie. Wszystko w swoim czasie. Tutaj sobie oczywiście parkujemy na miejscu Hunt Lake'a. Czyli tutaj. 4x4 ma to nawet, no można pojeździć po tych górkach. Wszystkie chyba terenówki na San Andreas mają 4x4, z tego co mi się wydaje. Nie chcę tutaj rzucać słów na wiatr, nie? Także kolor, niektórzy dają takie ciemne kolory. Jakieś takie ciemne granat, ten po prostu czarny, myślę, że bardzo spoko się prezentuje. Mógłby być też jakiś granat, nie mówię, żeby był gorszy, jakiś bordo, chociaż bordo bym nie chciał w handleju. Bardziej jakiś granat, ale czerń jest zawsze spoko, nie? Także dzięki wielkie za oglądanie, no i do następnego. Siema!